Dzień dobry, to jest program Sport Soccera. Witają Państwa Dawid Wygas i Jakub Szymański. Dawid, za Twoim natchnieniem, że tak powiem, zacznijmy nasz dzisiejszy program od dwóch tematów, które mnie osobiście są najbliższe, czyli połączenie sportu i filmu. Dlaczego? Ano dlatego, że w minionym tygodniu, w czwartek konkretnie, w częstochowskim kinie Cinema City odbyła się uroczysta prapremiera filmu Kulej z udziałem twórców, reżysera Ksawerego Żuławskiego, także od twórców głównych ról. No i właśnie porozmawiajmy chwilę na temat tego filmu, ale pewnie bardziej na temat samej postaci Jerzego Kuleja, tego, który inspirował twórców, no bo mówimy o dwukrotnym złotym medaliście Igrzysk Olimpijskich, o człowieku, który obronił tytuł mistrza olimpijskiego. Dokładnie tak. I tutaj tak naprawdę moglibyśmy to podzielić, ten początek naszej rozmowy, na kwestie filmowe i kwestie samej postaci, jaką był Jerzy Kulej, bo w kwestii filmu i samej premiery, która odbyła się w minionym tygodniu w Częstochowie, to no, widać też obsadę, jaka pojawiła się w tym filmie, bo Tomasz Włosek jako główna rola, Tomasz Kot jako rola pułkownika Sikorskiego, tak naprawdę postaci, której nie było w życiu Jerzego Kuleja, ale Tomasz Kot to argumentował zresztą bardzo słusznie, że często w filmie, jak jest kilka postaci, które mają wpływ na bohatera, starają się to cementować w tą taką filmową fikcję w jedną postać. Tak była też rola Indianera w filmie o Ryszardzie Ridlu, więc to często taki zdarza. Zabieg. I powiem szczerze, ja byłem naprawdę pod ogromnym wrażeniem tego, jak ta premiera przebiegła w Częstochowie, bo pełna sala, to było pewnie naturalne w kontekście wielu takich znanych osobistości tutaj świata tej lokalnej kultury, no i też wielu znajomych, kolegów, przyjaciół i samego mistrza, którzy jeszcze żyją i którzy mogli zobaczyć ten film, więc to naprawdę było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. No sam Stefan Pala, który był przyjacielem, który tak naprawdę zaprowadził Jerzego Kuleja na salę bokserską, więc naprawdę bardzo, bardzo fajne wydarzenie. A odnośnie samego filmu, to jest tak naprawdę wycinek, krótki tak. Wycinek życia Jerzego Kuleja, bo to jest właśnie ten okres lat 60. pomiędzy dwoma igrzyskami olimpijskimi, więc jak ktoś szuka całej biografii Jerzego Kuleja, to w tym filmie ją nie znajdzie, ale to jest bardzo fajnie tak opisane i zaprezentowane przez Ksawerego Żuławskiego, który... Też Tomasz Włosok o tym mówił w rozmowie, jak był na ściance, gdzie udzielał wywiadów, że tak naprawdę nie interesowała ich opinia Waldemara Kuleja, syna, o ojcu i tak dalej. Ich interesował ten czas, ten okres pomiędzy igrzyskami, jak to ich życie wyglądało, bo nawet dzieci mistrza to no nie mogły widzieć, funkcjonować, jak jeszcze były małe, więc jakby ta opinia też nie mogła wpływać na odgrywanie tych ról, więc z automatu ten film był naprawdę bardzo ciekawy i myślę, że każdy, kto tutaj też trochę utożsamia się ze środowiskiem częstochowskim właśnie Jerzego Kuleja, to powinien się pojawić na tym filmie w kinie i zobaczyć, przypomnieć tą historię, bo to jest też taka żywe kultywowanie tej historii boksu, jaką jest Jerzy Kulej i tak naprawdę też Częstochowy. Dokładnie, i powiedzmy o tym, że jest to też kultywowanie takiego patriotyzmu lokalnego, bo przecież mówimy o jednym z najwybitniejszych częstochowian, dlatego nie chcąc zrobić reklamy, tak, jednocześnie zachęcamy do tego, żeby się udać do kina, film ten obejrzeć, pewnie dowiedzieć się paru nowych rzeczy. No też Jerzego Kuleja od kilkunastu lat już nie ma z nami, więc no, fajnie, że takie projekty powstają, bo siłą rzeczy ci, którzy pamiętają jego sukcesy, już pomalutku też odchodzą, a nie byłoby dobrze zapomnieć o tak wspaniałej postaci, jak właśnie nasz mistrz szermierki na pięści. Dokładnie tak, i powiem szczerze, że też trochę tak
kulisowych anegdot. Miałem okazję chwilę porozmawiać z prezesem klubu bokserskiego Start, Tadeuszem Skwarą, i zawsze trochę z uśmiechem żeśmy wymienili kilka uwag i opowiedział też parę takich anegdot, które być może nie do końca mogłyby być sprzedane, czy to medialnie, czy też w filmie, ale ten film bardzo mocno też ukazuje te lata 60. i specyfikę ich życia w kraju, który jeszcze nie tak dawno borykał się z tym, żeby odbudować po II wojnie światowej. Tak naprawdę cały czas ta odbudowa wtedy trwała i to funkcjonowanie w tamtym czasie było bardzo mocno specyficzne i to jest też taki ślad, który może młodym ludziom pokazać ten film, nie tylko samej postaci mistrza, ale to, że ta rzeczywistość nie do końca była taka kolorowa. Ona była kolorowa, ale trochę zakulisowo w tych lokalach, w tym takim życiu towarzyskim, ale na co dzień no to wiadomo, że trochę inaczej wyglądało, więc naprawdę każdy, wydaje mi się, że w tym filmie jest w stanie znaleźć coś dla siebie. No to panie Dawidzie, skoro żeśmy się już ukulturalnili, to teraz przejdźmy tylko i wyłącznie stricte do sportu. Proponuję rozpocząć od siatkówki, no bo muszę powiedzieć, że z pewnymi nadziejami oczekiwałem tego wyjazdu Norwida Częstochowa do Zawiercia. To oczywiście w związku z tymi dobrymi rezultatami, czy z Zaksą Kędzierzyn, czy przede wszystkim z Jastrzębskim Węglem. No ale w meczu z wicemistrzami Polski, ekipą Aluronu CMC Warta Zawiercie, no jednak wyszło czarno na białym, że Norwid okej, może sprawiać niespodzianki w tym sezonie, ale jednak o te najwyższe cele bić się nie będzie. Natomiast ekipa Warty Zawiercie jak najbardziej tak, jest silna, doświadczona, pomimo pewnych osłabień, które miały miejsce w tym spotkaniu. Powiem szczerze, że ja wbrew pozorom, patrząc na sam wynik, jestem dosyć zadowolony z postawy Norwida Częstochowa, bo jak ktoś oglądał to spotkanie, to widział pierwszy set, który szedł w ogóle praktycznie przez dłuższą część punkt za punkt. W końcówce dopiero Warta odjechała, ale chodziło o to, że oba zespoły miały bardzo wysoki procent skuteczności pierwszej akcji. Zawiercie było lepsze na kontrach, które się pojawiły dopiero właśnie w końcówce tego seta. No i trzeba też powiedzieć jedną rzecz. Zawiercie miało Karola Butryna tego dnia. Gdyby w Zawierciu był Karol Butryn, ale nie w takiej formie topowej, ale takiej średniej, to myślę, że Norwid by mógł tam urwać seta albo nawet dwa, więc to też wynikało z mocy przeciwnika. Ja przez lata jakiegoś tam odbijania, śmieję się, w siatkówce, przez długi czas też wydawało mi się, że zawsze wszystko jest w twoich rękach. No nie, czasami przeciwnik zagra taką akcję, że ty nie jesteś w stanie na nią odpowiedzieć niczym. I trochę było w tym spotkaniu w Zawierciu, także po prostu Zawiercie grało bardzo, bardzo solidną siatkówkę, a mimo to Norwid miał szansę w drugim secie. Najbardziej bolą te zagrywki, gdzie przy piłkach setowych bezpośrednie błędy bardzo bolą, bo już zespół z Zawiercia wtedy był na tak zwanym musiku i mógł spokojnie sam popełnić błąd. No, trzeba czasami tą piłkę wprowadzić, dać szansę rywalowi, żeby się pomylił. No, tego niestety nie było, w związku z czym no, ten drugi set padł łupem zespołu z Zawiercia, no, a trzeci set to już też tak naprawdę zespół z Norwid z Częstochowy pękł i ciężko to, było. To też jest tak, że jeśli grasz powiedzmy dwa wyrównane sety z rywalem, o którym wiesz, że jest lepszy od ciebie, grasz na jego boisku, nie udaje ci się wygrać tych dwóch setów, no to też cię dobija, bo szansa na to, żeby wyrwać jakikolwiek punkt wtedy jest bardzo niewielka. Ale też trzeba podkreślić jedną rzecz w tym spotkaniu, bo w tym trzecim secie też pojawiło się tylko kilku graczy z ławki. I oczywiście nie chciałbym tego aż tak bardzo nadinterpretować, ale trochę to też pokazuje, że dopóki Norwid będzie miał zdrową szóstkę, to będzie bardzo, bardzo solidne granie. A im więcej tej ławki się będzie pojawiać na dłuższych wymiarach ze względu właśnie na słabszą kondycję i jakość siatkarską tej pierwszej szóstki, no to może być tylko i wyłącznie gorzej, bo te zmiany takie impulsowe na chwilę, na zagrywkę tak jak wchodzi Kogut, na podwójną zmianę, gdzie wchodzi Kowalski z Borkowskim, one się będą broniły. Ale w dłuższym wymiarze gry, jakościowo, siatkarsko, no wydaje się, że tu może być jednak kłopot. Wiesz, no, to też jest to, co powiedzieliśmy tak naprawdę na samym początku sezonu. Być może warto rozważyć to, by jak najszybciej nabić, mówiąc kolokwialnie, tyle punktów, ile trzeba, tak oczywiście orientacyjnie do utrzymania, póki ten skład jest świeży, zdrowy, póki nie ma żadnych problemów, żeby potem móc sobie pozwolić na
jakieś tam potknięcie. Właśnie teraz przed nami takie dwa spotkania, gdzie należałoby punktować, bo najpierw wyjazd do Nysy, mecz ze Stalą, to w środę 16 o godzinie 17.30, no i potem mecz niedzielny, kiedy do Częstochowy przyjeżdża Barkom Lwów, no i tutaj już no, oczekujemy nie tylko zwycięstwa, ale po prostu oczekujemy trzech punktów, bo ekipa Barkomu Karzanów Lwów na razie bez zdobyczy punktowej. I tutaj właśnie chciałem się na chwilkę też zatrzymać, bo zespół z Lwowa na razie jest pierwszym kandydatem do spadku po tych sześciu kolejkach. Wiadomo, że jeszcze liga długa, ale, oczywiście, ale jakościowo na razie wyglądają najgorzej. I to będzie się wiązało z pewnego rodzaju też reorganizacją ligi, jeśli oni spadną, bo spadają trzy zespoły, natomiast jestem przekonany i też sygnały, które do mnie dochodzą, są takie, że zespół z Lwowa nie będzie grał w pierwszej lidze, jeśli spadnie. Więc to też będzie powodowało kwestię automatycznie awansów z drugiej ligi, gdzie pierwsza liga też jest o jeden zespół ograniczona ze względu na to, że klub z Rudzińca, który awansował z drugiej ligi, nie otrzymał, nie spełnił wymogów, nie otrzymał licencji na grę w pierwszej lidze. Tutaj też pewnie byśmy mogli rozwinąć dyskusję, wrzucić kamyczek do ogródka Polskiego Związku Piłki Siatkowej, czy PLS-u w zasadzie, a nie Polskiego Związku Piłki Siatkowej, bo PLS zawiaduje rozgrywkami pierwszej ligi siatkówki mężczyzn, bo tak naprawdę opieszałość bardzo mi przypominała ten czas, kiedy AZS Częstochowa nie został dopuszczony do rozgrywek jakby z tych samych powodów, kwestia zadłużenia i tak dalej, tylko że tam już był przygotowany klub z Głogowa, który był w planach włodarzy PLS-u i ówczesny członek właśnie w komisji licencyjnej, jakby nie dając licencji zespołowi Częstochowy, to dał ją zespołowi z Głogowa i akurat on też był z Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej, taki przypadek. A nomen omen, brat jednego z prezesów klubu Częstochowy. To taka ciekawostka. Natomiast wracając do tego, co dzieje się w Plus Lidze, to ten mecz, szczególnie niedzielny, to jest zwycięstwo, obowiązek zespołu Częstochowy do zwycięstwa. Jak spojrzysz na tabelę, to zobaczysz tam też kilka takich nieoczywistych wyników, bo patrzysz na pozycję numer 6 i masz Kuprum z Tiną Gorzów, tak. 10 punktów po 5 kolejkach. Ja zespół z Gorzowa odbieram trochę jak Beniaminka mimo wszystko rozgrywek, bo ja wiem, że to miejsce zespołu z Lubina, ale mimo wszystko to jest spore zaskoczenie, jak patrzysz nawet na potencjał kadrowy i te nazwiska, które grają w tym zespole. Potem kolejny zespół, numer 11, pozycja Nowak Mosty MKS Będzin. Tutaj mam wrażenie, że Dawid Murek trochę jedzie na takim fejmie, który w zeszłym roku skutecznie Leszek Kudziak, czyli mocne wejście w sezon, jak najmocniej punktujemy, a potem będziemy się bronić. Tylko że tutaj spadają te trzy zespoły, bo nie wierzę, żeby w perspektywie sezonu tak słabo występowały zespoły z Olsztyna, czy też z Nysy, bo to są naprawdę bardzo solidne kadry, więc no zespół Nysy, wiadomo, swoje problemy ze względu na aspekt powodziowy, zespół z Olsztyna teraz zawirowania, zmiana trenera, więc naprawdę ta liga będzie bardzo, bardzo ciasna. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w dalszej części sezonu, bo tak, nie wierzę, żeby zespół z Gorzowa był aż tak mocny, bo to też trochę determinuje terminarz i te zespoły, z którymi grasz. Nie wierzę, żeby zespół z Rzeszowa był tak słaby. No, przy tym składzie, choć Rzeszów to jest w ogóle specyficzne środowisko. Okay. Nie wierzę, żeby zespół z Olsztyna czy z Nysy właśnie też tak cieniował, więc no, na razie ten Lwów wydaje się pewnym, jak powiem, kandydatem w walce o spadek, jak to mawiał Franciszek Smuda, natomiast pewnie dołączy do niego zespół z Katowic, może Suwałki, Będzin. No, Częstochowa też musi punktować, żeby oczywiście tą jakby przewagę zbudować. Bo tam te dobre rezultaty z początku sezonu, one nie mogą nam zamazać tego obrazu, tego, nie chcę powiedzieć widma, tak, ale ryzyka, że też możemy się znaleźć wśród tych trzech najsłabszych drużyn. Wiemy, jak to wyglądało w zeszłym sezonie, także musimy przede wszystkim punktować z tymi drużynami, które są tak czysto na papierze w naszym zasięgu, bo oczywiście takie zwycięstwa jak nad Jastrzębskim Węgielem, one fantastycznie budują morale, one są też bardzo cennym dorobkiem punktowym. Natomiast wciąż to kiedyś było takie powiedzenie piłkarskie, że Mistrzostw Polski nie zdobywa się na Legii w Warszawie, tylko na tych mniejszych. Na średniakach, żeby tam punktować, tam nie gubić punktów. Więc i tutaj jest dokładnie ta sama zasada, więc mocno trzymamy kciuki odnośnie tych dwóch najbliższych spotkań Norwida, a teraz z Dawid zostając przy siatkówce, powiedzmy troszeczkę o drugiej lidze.
jeśli pozwolisz, no bo te sezony już tak naprawdę się rozpoczęły, natomiast no, my zawsze mieliśmy coś innego do omówienia i ta druga liga nieco po macoszemu traktowana, to może zacznijmy od panów tutaj Eco Team AZS Stolice Częstochowa, 4 spotkania, 2 zwycięstwa. I jeszcze Eco Team AZS UJD. Przepraszam. Ale to bardzo ważna rzecz, bo to się pojawiło zupełnie niedawno ta współpraca. Przepraszam, dobrze, że czuwasz. Już niedługo, być może, niedługo być może się okazać, że zespół Eco Teamu będzie grał na hali Uniwersytetu Jana Długosza, bo w ramach tej współpracy tak to może wyglądać. To też fajnie, że AZS jako taki wraca pod skrzydła jednej z częstochowskich uczelni. A jak postrzegamy w ogóle tą drużynę? To jest młody zespół, który tak naprawdę ma Damiana Zygmunta, jednego doświadczonego 30-latka, a reszta to są młodzi chłopcy. Chociaż powiem szczerze, że każdy, kto będzie miał okazję pojawić się na meczu Eco Teamu, to polecam spojrzeć na osobę Aleksandra Bojko, młodego ukraińskiego leworęcznego atakującego. Dawno nie widziałem w tym wieku takiej windy w nogach, takiego uderzenia i tak naprawdę zabawy z blokiem doświadczonym, bo na ostatnim meczu z Żeganiem do Częstochowy przyjechał Piotr Lipiński, 45-letni rozgrywający, który tak naprawdę niczym Marcin Najman w oktagonie, on cały czas na boisku siatkarskim i cały mecz rozegrał. Ale dłużej wytrzymuje na tym boisku. Nie no, oczywiście, no. Z całym szacunkiem i sympatią do Marcina Najmana nie jest to zbyt trudne, ale wracając do kwestii emocji siatkarskich, miałem okazję ten mecz sędziować na linii, więc z bliska obserwowałem zmagania zespołu z Częstochowy, więc no, mam takie spostrzeżenie, że to jest zespół, który jeszcze, jeśli dasz mu się rozegrać tym młodym chłopcom, to możesz mieć potem problem, bo są bardzo dobre parametry fizyczne, bardzo dobra taka jakby powtarzalność siatkarska, tylko musi czasami głowa po prostu dojechać, bo w tych takich kluczowych momentach jeszcze czasami są takie wybory, żeby nie dla dobra drużyny, a do tego, żeby zostać bohaterem, wiesz, jak to wygląda czasami. Możesz, także super. Natomiast mam też przegląd tej ligi, bo miałem okazję obserwować mecze zespołu z Wielunia, które mam okazję komentować i tak naprawdę powiem szczerze, że ta grupa jest dosyć średnia pod względem siatkarskim, bo no, Wieluń grał do tej pory z zespołami z Gubina, z Nysy i z Żagania, i z Legnicy. I Legnica miała przed tym meczem też 2 zwycięstwa po 3-0. No i tak naprawdę w ogóle nie było podjazdu. Jak jest zespół zorganizowany, jakościowy, siatkarski, to tam będzie w tej lidze zamiatał, więc to też dobra uwaga dla zespołu Częstochowy, że po prostu budowanie tej swojej jakości pozwoli im naprawdę wygrywać, bo to jest znowu kolejna rzecz, którą bym przy tej drugiej lidze minutkę poświęcił. Na to, czy w końcu nie powinno się iść po rozum do głowy i nie zreorganizować tych rozgrywek. W jaki sposób? Czyli zamiast 4 grup po 12 zespołów zrobić 2 grupy. Północ, południe podzielić, to pewnie koszta by się zwiększyły, natomiast... No i pewnie to by był ten główny argument na nie. No ale z drugiej strony to jest tak, że masz z całym szacunkiem mecz, tak, był Aspan z Nysa, przyjechał do Wielunia i był mecz do 10, do 15 i do 7, bo przyjechali chłopcy juniorzy. Okej, możesz ogrywać w drugiej lidze, przepraszam, juniorów, ale to byli chłopcy, którzy przy mnie wzrostowo wyglądali bardzo mizernie, a już o innych gabarytach nie wspomnę, ale... Bo ty jesteś wysokim mężczyzną, Dawidzie. I dobrze zbudowanym, tak, oczywiście. Jakby talent musi ważyć. To chciałbyś przekazać, ale już nie żartując. Zreorganizowanie tych rozgrywek spowoduje, że automatycznie łatwiej byłoby awansować do pierwszej ligi, bo to by się wiązało też z tymi awansami. Po drugie, byłoby więcej jakościowych meczów i więcej jakościowych zespołów. Może wtedy trzeba byłoby zrobić 4 grupy w trzeciej lidze i niech one będą dalej rozgrywkami centralnymi, bo to jest też trochę tak, że druga liga siatkówki mężczyzn to jest taka skarbonka dla samorządów, bo to są już rozgrywki centralne, więc można je dofinansować, więc te zespoły z dołu tabeli mają automatycznie finansowanie miejskie na rozgrywki szczebla centralnego. W trzeciej lidze pewnie większość by się obawiała, że to już by nie były rozgrywki szczebla centralnego. No ale jednak jakościowo jest, myślę, że znaleźlibyśmy 20 drużyn w drugiej lidze z tych 4 grup z Szczuba, które by dały tą siatkarską jakość, a nie to, że grasz całą ligę. Te 22 spotkania, przychodzą playoffy, a po playoffach masz wyjazd na 3-dniowe turnieje i one decydują, czy ty awansujesz, czy nie. I tutaj
na przykład mam ten cały czas wielu, czy też razy z poprzednich latach, kiedy był w tych turniejach półfinałowych. Pewne forma, dyspozycja dnia i który zespół tak naprawdę podda się mniejszej ilości uciech podczas wyjazdu. Żartuję, że tak powiem, ale tego entuzjazmu, że tak niektóre zespoły po prostu potrafiły rano wrócić o 5 między dniami meczowymi, wyjść na boisko i zagrać. A jak ty grasz o coś, ty jesteś poważnym zespołem, ty próbujesz coś osiągnąć, to tak naprawdę przegrasz jednego seta i już zaczyna głowa twoja przegrywać ten mecz, a nie to, że twój przeciwnik jest akurat tak mocny. No. Oczywiście, no jakby jest to temat do rozważań, do dyskusji. Ja tu zawsze lubię przytoczyć kazus jednej z najbardziej profesjonalnych lig sportowych na świecie. Mówię o National Football League, czyli futbol amerykański w Stanach Zjednoczonych. I tutaj mamy formułę taką, że rozgrywamy sezon zasadniczy, to jest 16, teraz już 17 spotkań po też reorganizacji tego systemu i potem mamy playoffy i grasz tak naprawdę jeden mecz, on jest o życie, jeśli wygrywasz, idziesz dalej i tak do Super Bowl, jedno jakieś tam potknięcie, tak? I cały twój sezon, nawet jeśli wygrasz 17 meczów w sezonie zasadniczym, no niestety jest skończone, ale to oczywiście jakby... No tylko, że wiesz, jak sobie przełożysz zarobki tych zawodników i to, że oni walczą przez cały sezon profesjonalnie do zawodników drugoligowych, to wiesz, jak to wygląda. Wiem, o co chodzi. Wiesz, ja patrzę na to z perspektywy nawet, nie wiem, Jędrzeja Brożniaka, który w Wieluniu jest kapitanem, brązowym medalista mistrzostw Polski i poza grą w siatkówkę służba w straży regularna i to wszystko trzeba też godzić, a większość zawodników musi pracować, bo to nie są takie pieniądze. No niestety, no, więc z automatu jakby później też jest to problematyczne, więc bardziej wymierne według mnie byłoby zorganizowanie tych rozgrywek i spowodowanie, żeby ta migracja pomiędzy drugą ligą a pierwszą była zdecydowanie większa. Dobrze, że o tym mówimy, bo jeśli takich głosów jak nasze będzie więcej, być może stanie się to przyczynkiem dla włodarzy ligi, by faktycznie o tym pomyśleć. Najbliższy mecz Ekoteamu AZS UJD z Częstochowa to jest sobota. Przyjeżdża ekipa z Sieradza do Częstochowy. No i to będzie ciekawe spotkanie, bo Sieradz do tej pory w dwóch spotkaniach jedno oczko, więc jest szansa zapunktować. Chociaż tak jak mówię, na razie tabela też nie jest do końca wymierna, bo to oczywiście wszystko determinuje ten początkowy terminarz. Dokładnie tak. Powiedzmy więc również, że także druga Liga Kobiet rozpoczęła rozgrywki. Wiemy, że w zeszłym sezonie emocjonowaliśmy się meczami przede wszystkim KS Silesii, no częstochowianki też, ale to oczywiście nawiązuje do wyniku. No teraz w związku z tymi zmianami organizacyjnymi Silesia już nie Częstochowa, a Klub Sportowy Pajęczno. Więc tak jest, ale lider po dwóch kolejkach. Ale lider w grupie drugiej bodajże. W innej grupie, tak, to jest grupa druga. No więc skoro Pajęczno, to my o tym mówić nie będziemy. Natomiast powiemy o Częstochowiance, która jeden mecz wygrała. To było starcie z Płomieniem Sosnowiec. Następnie porażka 0-3 z ekipą z Nysy. No i w najbliższy weekend starcie z Wodociągami Wałbrzych. No to też... Jest troszeczkę za wcześnie w sezonie, by mówić tak naprawdę o to, na co stać Częstochowiankę. Cieszy, że już po dwóch kolejkach wpadło jakieś zwycięstwo, bo to na pewno dobrze działa na morale zawodnicze. No i tutaj trzeba podkreślić w tym meczu z Nysą, szczególnie na własnym parkiecie, MVP Anna Kurek, małżonka Bartosza Kurka, która wróciła po tej karierze siatkarskiej swojego męża do Polski i teraz... Z powrotem wraca na parkiety siatkarskie. Nomen omen zawodniczka, którego swego czasu występowała w wyższych klasach rozgrywkowych niż druga liga siatkówki kobiet, więc tam był poziom Tauron Ligi wtedy. Myślę, że to jest wciąż nie stara kobieta, więc no, jeśli się rozegra, tak, bo ta przerwa też była dość długa, to wciąż ma duże szanse na to, żeby powrócić. Ale to jest trochę, wiesz, takie kolabo, które śmiałem z tego, wiedziałem, że będziemy o tym rozmawiać, że co się musiało stać, żeby Bartek Kurek wrzucił zdjęcie z hali sportowej Częstochowa na swój profil instagramowy.
Powiedziałbyś? No nie powiedziałbym, nie powiedziałbym, także nie był obecny, bo z tego co wiem, to nie był obecny, bo wtedy Kędzierzyn grał, ale jakby docenił MVP dla Małżonki i hala przelejtana pojawiła się w social mediach Bartosza Kurka. No tak bardziej anegdotycznie, żartobliwie, natomiast no, zespół Częstochowy potrzebuje trochę czasu, chociaż tam jest dużo jakości w tej drużynie i ona będzie takim, myślę, solidnym zespołem środka tabeli, być może się zaczepi nawet o czwórkę, więc każde kolejne spotkanie będzie działało na korzyść. To jest trochę to, co mówimy w siatkówce przy okazji Norwida i to się zadziało bardzo szybko, to myślę, że w tej żeńskiej siatkówce trochę więcej na to czasu będzie potrzeba po prostu. Dawid, a czego potrzeba naszej koszykarskiej ekipie Iskrze Częstochowa? Zlitowania? Pieniędzy! Okej. Okay. Kiedyś był taki... Krótko i na temat. Kiedyś była taka gra, dosyć prymitywna Liga Polska Menadżer, nie? I tam, jak miałeś pieniądze, to mogłeś... Normalnie była opcja kup mecz. Nie. Ale żartuję a propos tych pieniędzy po prostu. Nie idziemy w tym kierunku. Tutaj natomiast... bardziej mi chodziło o to, żeby po prostu były pieniądze na jakościowszych zawodników, no. No tak, no bo powiedzmy sobie uczciwie, są cztery mecze. Są cztery porażki, prócz tego pierwszego starcia z Stalą Stalowa Wola tak naprawdę nie ma ani jednego meczu, w którym Iskra chociażby się zaczepiła jakoś na grę. No i jakby perspektywy playoffowe myślę, że są żadne. Perspektywy, jeśli mówimy o utrzymaniu, na ten moment wątpliwe, ale wciąż drużyny bym nie pozbawiał szans. No, czy to jest tak, że w ciągu sezonu możesz zawsze jakieś wzmocnić się i zobaczyć wtedy, jak to będzie wyglądało. No, powiem tak, no niestety, siatkówka, koszykówka, to są takie dyscypliny, które są bardzo wymierne. W momencie, kiedy w piłce nożnej, przykład Jagiellonii w Kopenhadze, cały mecz jesteś tłamszony i nagle robisz wypad w 97 minucie, bo udało ci się strzelić bramkę na 1-1 i potem wyjść z jedną kontrą i wygrywasz 2-1. No w siatkówce czy w koszykówce nie ma szans, żeby to było. Nie przyjedzie Kędzierzyn do trzecioligowego klubu i nie przegra seta. No. To nie mówię o meczu, no to nawet... Taka jest specyfika dyscyplin sportu. Dokładnie tak, przepraszam. I po prostu... No, tutaj pokazuje ta sportowa jakość, no i tyle. Ja mam taki problem z Iskrą, może inaczej, problem, że jakby ta seniorska drużyna jest dla mnie, no na razie widzimy, w jaki sposób oni się prezentują. Ale za to jest dużo pracy z młodzieżą i tutaj jest szacunek, bo pamiętam, jak na początku to wyglądało, bo treningi młodzieży Iskry odbywają się w hali, w której my później sobie odbijamy siatkówkę i często jak jesteśmy wcześniej, to możemy po prostu podejrzeć, co tam się dzieje. I trochę to taki był sposób na początku tej koszykówki, nauki koszykówki, jak kiedyś było Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa, które do tej pory jest, które brało wszystkie dzieciaki, które chciały po prostu próbować i tak dalej i na początku dostawały, przegrywały po bardzo wysoko. A z każdym kolejnym meczem widać, że jak powiem, ten potencjał, który się rozwija w tych zespołach młodzieżowych i tak naprawdę same te dzieci się rozwijają. Wiadomo, większość z nich nie będzie koszykarzami, ale jeśli jeden, dwóch, trzech później wskoczy nawet najpierw na ławkę Iskry, a potem będzie po prostu grał i stanowił o sile tego zespołu w kontekście utrzymania na szczeblu centralnym rozgrywek, to będzie naprawdę super, bo widzimy to, co się stało z AZS-em Częstochowa przez lata i funkcjonowania w takim, a nie innym jakby środowisku i teraz ta Iskra jest jedynym klubem koszykarskim w Częstochowie, który za chwilę może spaść do trzeciej ligi i potem pojawia się kolejne pytanie, czy w przykładzie AZS-u, czy w przykładzie Iskry o kwestię dotowania tego sportu, bo skoro mamy sukcesy w innych dyscyplinach, jest siatkówka, gdzie w Ekotim AZS Stołusle cały czas w rozgrywkach młodzieżowych jakby osiąga sukcesy, jest Norwid, jest jakby ten rynek częstochowski mocno jest nasiąknięty klubami sportowymi, tak. No to jak zjedziesz już tak naprawdę do Ligi Wojewódzkiej i trochę takiego siatkarskiego niebytu, no to potem bardzo ciężko jest wrócić. Jeśli nie masz kogoś, to będzie cały czas dosypywał mu do tej skarbonki, bo sam zapał, sama organizacja, sama chęć bycia na szczeblu centralnym to jedno, ale za to muszą mieć pieniądze na same struktury organizacyjne. Nawet niech ci zawodnicy grają za darmo, jeśli by chcieli, ale chodzi o to, żeby mieli zapewniony dojazd, jakiś posiłek na mecze. No, nikt nie będzie jeszcze dokładał do tego, żeby grać za pół darmo albo za darmo. Za przyjemność gry w trzeciej lidze. Dokładnie tak, więc o to chodzi. Więc tutaj się tego obawiam w kontekście całokształtu koszykówki. No ale to jest jeszcze jedno pytanie. Czy w Częstochowie stać na dwa środowiska, dwa kluby koszykarskie? Ja od dawna mówię, że nie. Dokładnie i
z drugiej strony to też warto było, żeby panowie się zastanowili nad swoim postępowaniem, bo czy to prezes AZS-u Adam Stępniak, czy prezes Iskry Wachę Muradian, bo koniec końców skończy się tak, że za chwilę żadnej ekipy nie będzie na szczeblu centralnym rozgrywek i będzie długa droga do tego, żeby tam wrócić. A jeśli ktoś później będzie miał pretensje o to, że być może dotacja zostanie obniżona, że on szkoli młodzież i tak dalej, to zostałem szacunkiem, ale mimo wszystko no, trzeba ten sukces poza aspektem wychowawczym też mieć w sporcie później seniorskim, chyba że po prostu jesteś klubem o takiej specyfice jak Eko Team AZS-u JD Częstochowa, który ma po prostu do siatkówki wielkiej dostarczać tych zawodników, ale już na odpowiednim poziomie. Ale o tym jakby wiemy już od dawna i cały, a to wraca jak bumerang, wiesz. Cały twór był tworzony zupełnie innej konstrukcji, więc jakby no wiemy, no mówimy o tym od dawna, tak? Ale wiesz, ja później też patrzę na środowisko koszykarskie, nawet w komentarzach na Facebooku, jak jedni drugich, że tak powiem, starają się grillować i deprecjonować tylko i wyłącznie po to, bo są z tego, wiesz, to jest trochę kazus polskiej polityki na szczeblu krajowym, czy nawet też lokalnym, że po prostu jak jesteś z tego środowiska, to musisz jechać z tamtymi, jak jesteś z tamtego, no to musisz się oddzięczać tym samym, więc no, no na pewno nie służy samej dyscyplinie. Dokładnie tak. No to Dawid, na koniec naszego dzisiejszego spotkania pomówmy właściwie temat na zamówienie. Tak, na zamówienie. Ja pozdrawiam kolegę mojego Sławka bardzo serdecznego, bardzo dobry fotograf, który chciał tego, żeby usłyszeć o antecrnacu. Antecrnac. W środę o 16 będzie dostępny w sklepie Rakowa Częstochowa w Galerii Jurajskiej. Takie pożegnanie z kibicami czerwono-niebieskich, więc jest też przyczynek o tym, żeby spojrzeć, jak tam mu idzie w Championship. No właśnie, no bo Antercenar na początku tego sezonu był bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów, wyekspediowany do Norwich za pokaźną sumę, bo tam nie wiem, chyba 11 milionów euro, o ile dobrze pamiętam, ale tutaj boję się, że mogę przekłamać, więc proszę się nie przywiązywać do tych kwot. W każdym razie, jak na polskie złotówki, to koszmarne pieniądze. No i zastanawialiśmy się, jak ten Ante, który no, w Rakowie pograł trochę, błysnął zwłaszcza na początku tego sezonu, widzieliśmy w nim potencjał, ale to też nie był taki dominator jak na przykład Iwi Lopez, tak? Ta druga runda trochę lepiej wyglądała, bo zaczęły się pojawiać te liczby, o których pewnie też tutaj będziemy mówić, że brakuje ich w kontekście gry w Norwich, ale... Ale on... wiesz co, jak się popatrzyło też na liczby w Rakowie na początku tego sezonu, tak, to one też nie były jakieś rzucające na kolana. Natomiast jeśli się już popatrzy na to, jak ten zawodnik prezentuje się na boisku, to myślę, że każdy zrozumie, czemu za faceta, który jest napastnikiem, który nie ma liczb, jednak daje się takie pieniądze, bo on jednak gwarantuje coś ekstra na tym boisku i widać, że no, nie chcę powiedzieć, że to jest coś magicznego w tym chłopaku, bo tutaj bym chyba przesadził magiczny, to był Messi, jak był młody. Ale widać, że jego piłka lubi i że on ma dryg do tego. No dokładnie tak, jak spojrzymy na te występy w Norwich, to tak naprawdę poza jednym meczem, gdzie wszedł z ławki, to wszystko jest grane od początku. Wiadomo, że nie gra po 90 minut, bo ta też kwestia wydolnościowa w Championship jest bardzo wymagająca w porównaniu z Ekstraklasą. No i tam już grasz co 3 dni, absolutnie. I tam grasz co 3 dni przy takiej liczbie zespołów, ale też to się przekłada na powołania do kadry U21 reprezentacji Chorwacji i tam występy w zespole i myślę, że w perspektywie to jest zawodnik, który za rok, dwa, trzy, jeśli będzie w rynku transfer wewnątrz angielskim, to pójdzie, będzie kwota sięgała 30-40 milionów funtów, bo to jest taki rynek, który... jest trochę droższy od tych, jeśli zawodnik idzie gdzieś do Francji, do Hiszpanii, do Włoch, do Niemiec, to te kwoty są mniejsze. Ten rynek wewnątrz angielski jest naprawdę bardzo, bardzo drogi i te kwoty mogą być naprawdę bardzo spore, bo zawodnik jest wartościowy. No sam fakt, że 11 milionów euro, tak pozwoliłem sobie kliknąć. No sam fakt, że właśnie Norwich, czyli ekipa z drugiego poziomu rozgrywkowego zapłaciła za Chorwata grającego w Polsce 11 milionów euro, to już o czymś świadczy. No ale oni też to jest jak tak, Raków, który wiesz, zainwestował półtora. Dokładnie, ale wiesz, jakby wątpię, żeby ktoś w Bundeslidze na przykład chciał dać te pieniądze za Antetnaza. No nawet była rozmowa chyba bodajże... Werder, tak mi się kojarzy. No tam była 6-7 i dokładnie, oni się bardzo mocno wstrzymywali. Dokładnie. Więc ten rynek angielski jest taki, że te kwoty są często większe i fajnie jest tam sprzedawać zawodników. Tak, bo Norwich wychodzi z założenia, że
To jest lokata, tak. Nie wyjdzie nam ten strac, no trudno. No, puścimy go za piątkę gdzieś tam, bo dokładnie. To jest forward młody i tak dalej. To te sześć to gdzieś tam się ale utopi, to jest tak? Kwestia potrojenia w perspektywie tej kwoty, także no... No i my jako kibice Rakowa mocno liczymy na potrojenie. No bo to jest jeszcze później procent następnego transferu, jeśli został zapisany, a jak nie, to te kwoty, które są obligatoryjne przez FIFA przy kolejnych transferach. Myślę, że oczywiście nie znając treści kontraktu, no to myślę jednak, że mając na względzie kogo sprzedajemy, to tam już prawnicy zawarli odpowiednie klauzule. No i to też Raków buduje sobie jakąś taką historię transferową w perspektywie kolejnych zawodników, którzy by stąd do tutaj mieli przyjść i potem odejść gdzieś dalej, bo to jest... Ekstraklasa mogłaby być takim oknem wystawowym i trochę Antertnacy może być takim... drzazgą dla tego rynku chorwackiego, bo wiemy doskonale, że tam Dinamo Zagrzeb często skupuje tych młodych Chorwatów i potem ich eksportuje dalej za pokaźne kwoty, a tutaj troszkę został oddany tak według ich za bezcen, a mimo wszystko... Gdzieś tam uciekł im z radarów. Dokładnie tak. A teraz będzie naprawdę zawodnikiem bardzo wartościowym i pewnie jeszcze rok, dwa i zobaczymy go w reprezentacji Chorwacji seniorskiej. I to by był piękny widok. Moglibyśmy wtedy wspominać z rozrzewnieniem, jak tu biegał w czerwono-niebieskiej koszulce. Dawid, i tutaj musimy postawić kropkę o piłce nożnej kobiet, mężczyzn. Więcej w następnym tygodniu. Możemy tylko powiedzieć, że... Sportowa niedziela. Tak, sportowa niedziela, Raków z Pogonią, to jest 17.30. Norwid z Barkomem o 20.30. Z Barkomem o 20, a Skra Częstochowa, mówię o panach, gra w sobotę z Olimpią Grudziądz. No dobrze, prawie żeśmy się wyrobili ze wszystkimi tematami, ale naprawdę było ich wiele. Kulej nas troszeczkę zatrzymał, no, ale to takie wydarzenie, że warto było chwilkę na ten temat porozmawiać. Dziękujemy Państwu serdecznie. Do widzenia. Do zobaczenia.